cały czas opór bierny, śpiewamy pieśni. Cały czas mówię do nich, puszczam muzykę, aby Polska była Polską, jeszcze Polska nie zginęła, Boże coś Polskę. No, no różne pieśni, nie dajemy się, trzymamy się mocno za ręce. Wcześniej jeszcze ich uczyłem, jak będzie gaz, jak sobie mają tam twarze zabezpieczać, oczy i tak dalej. To trwało, ta walka między tymi strzałami, to u nas było też słychać, bo radiowęzeł jest wyciszony mimo wszystko, ale przez długi czas, ale nie mogło trwać wiecznie. Nasze korytarze zostały już całe w gazie, siwo było i coraz to chłopaki przychodzą, mówią, musimy już iść, musimy już iść. No i lada moment tutaj wiedzieliśmy, że wpadną i to nas spałują najwyżej w tym radiowęźle i nie będzie wyjścia, więc jedynym tylko rozsądnym teraz było działaniem, nastawić kasetę moją. Prawie, że powtarzałem to, co mówiłem wcześniej. Kaseta poszła w ruch. Chłopaki wcześniej przygotowali taką belkę metalową, która, kiedy wyszliśmy na korytarz, przy zamykaniu drzwi opadała, opierała te metalowe drzwi i o próg taki wysoki opierała się z drugiej strony. Także nie było możliwości wejścia do bez potężnych sił do radiowęzła, a okna były okratowane, także tutaj i wyszliśmy biegiem na zewnątrz, dołączyliśmy do ludzi, do tej fali narodu. Tyle tysięcy na tej alei, trzymają się w ręce, to wszystko faluje. Siwo od tego, czołg z tej strony, wale jakimś takim, no to były coś z trocinami, ja nie wiem, to petardy normalnie z gazem. Tego. Ci strzelali tam też, rzucali petardami, no to odrzucali nasi z powrotem. Zaczęli potem z opóźnieniem rzucać i jednemu z kolegów, tam Marianowi Kisterowi, urwało dłoń. Później. I tu jestem z ludźmi, a stamtąd mówię, ponad wszystkim, ponad szumem, ponad tym głosem, ponad strzałami, potężne głośniki wzywają do oporu, pieśni, wszystko idzie tak, jakbym tam był. To ludzi jeszcze jakiś długi czas trzymało, aż no ze wszystkich stron, te czołgi, zomowcy z tymi pałami, tam gdzieś się ganiali z naszymi ludźmi po halach, między maszynami, no, były różne tam starcia. Ale powoli zaczęto tych ludzi spychać do bramy południowej, także nie było wyjścia. Można było tylko wezwać wcześniej do bitwy, ale co z tego?